rządzące Polską gangi zwane partiami politycznymi oszukują oczywiście wszystkich. W szczególności oszukują rolników. Rolnika się oszukuje, licząc, że będzie taki chytry. I mówi mu się, słuchaj chłopie, dostaniesz od nas tani kredyt. Ci z PSL-u tak mówią. Jak rolnik ma 30 hektarów, to może dostać 30 milionów kredytu. Ile na tym zarobi? Kredyt trzeba oddać. Ale jak dostanie kredyt nie na 30%, a na 10%, to zamiast 9 milionów zapłaci 3 miliony. I zarobił tak naprawdę 6 milionów. Ale uwaga, przecież on musi orać. Jak kupuje ropę, czy olej napędowy na stacji benzynowej, to ona kosztuje 10 600. Ale ropa kosztuje tak naprawdę 2600. Reszta to są podatki. I od każdego litra rolnik płaci 8000 mniej więcej podatku. Następnie, jeżeli on musi jeździć po polu, orka ciężka, żniwa, on zużywa dziennie, bywa, że 80 litrów oleju napędowego. Czyli płaci ukrytego podatku 640 tysięcy dziennie. Czyli jeżeli ten traktor pracuje w ten sposób tylko przez 60 dni, mniej więcej, tyle pracuje ciężko traktor, to zapłacił 38 milionów podatku. Tyle zapłacił ukrytego podatku, a państwo dało mu 6 milionów. Dało mu również bezpłatną szkołę. Na szkołę państwo daje około 300 tysięcy na jedno dziecko w szkole gminnej. Czyli to jest 3 miliony rocznie. I okradło tego rolnika na 38 milionów, a dało mu szkołę za 3 miliony, czy za 4 niech będzie. Tak samo jeszcze dało mu, załóżmy, 4 miliony czy 5 za lekarza i w ten sposób ten rolnik został oszukany. Chciał być chytry i został oszukany. Ja się teraz pytam rolników, czy oni wolą mieć tanie kredyty, bezpłatną szkołę i bezpłatnego rzekomo lekarza, za którego i tak potem muszą dopłacać. Czy też woleliby mieć po prostu tanie traktory, tanie nawozy i olej napędowy po 2600 na stacjach. Ja bym dobrze radził, żeby każdy sobie policzył, a wtedy już nie da się oszukać. Nie będę chciał mieć prezydenta, który mi da tanie kredyty albo da ochronę celną przed towarami zagranicznymi, tylko prezydenta, który spowoduje, że ropę będzie się kupowało tanio, że nawozy sztuczne będą o wiele tańsze, że traktory będą o wiele tańsze, co przy okazji pozwoli im ursusowi wyjść z kryzysu. To jest naprawdę bardzo proste, tylko trzeba się pozbyć tych czerwonych pijawek z Warszawy. Wybierz wolność, własność, sprawiedliwość. Wybierz Janusza Korwin-Mikkego.